Dzisiaj jest niedziela Słowa Bożego. Ja czuję takie przynaglenie, Wojtuś, żebyśmy przed obiadem nagrali to świadectwo o Słowie Bożym, o którym często rozmawiamy między sobą, jaki jest Bóg, ale żeby się podzielić właśnie z innymi. No, przez okres chyba, no, powiedzmy ostatniego roku. Może nawet dłużej. Może nawet dłużej, ale dosyć intensywnie modliliśmy się o nawrócenie jednej osoby. Często modlimy się wspólnie wieczorem też, w ciągu dnia, ale wieczorem w szczególny sposób, że po prostu ja proszę Ciebie, żebyś Ty otwierał Słowo Boże. I Ty otwierasz Słowo Boże w różnych intencjach, w różnych sprawach, nie wiedząc po prostu w jakiej sprawie otwierasz to Pismo Święte. Ja mam w tą myśl w głowie, tą moją modlitwę, modlę się z Tobą nad Słowem Bożym, po czym Ty otwierasz po prostu Słowo Boże. I za każdym razem, kiedy miałam tą myśl modlić się za tę osobę o jej nawrócenie, Ty otwierałeś cały czas ten fragment. Jaki to był fragment? Tak, to przeczytaj był, go. Tak, to była księga Sofoniasza. A fragment, rozdział pierwszy, wers od 8 do 10. W dniu ofiary Pana ześlę karę na przywódców, na dom królewski, na wszystkich, którzy mają na sobie szaty cudzoziemskie. Ześlę karę w owym dniu na wszystkich, którzy butnie stają na gankach, na wypełniających dom Pana, Boga, swoją bezbożnością i zdradą. W owym dniu, mówi Pan, rozlegnie się z bramy przeraźliwy krzyk mordowanych, a z drugiej bolesne jęki, a ze wzgórz szczęk wojny. Oto Słowo Boże. To był ten fragment, który... Tak, i za każdym razem, jak co jakiś czas, prosiłam Ciebie i modliłam się w intencji nawrócenia tej osoby, a Ty otwierałeś nagle ten fragment, to wiedziałeś już, co znowu za tą osobę mówiłeś, pamiętasz? Tak było, już się... Już byłeś przerażony. Już trochę tak mnie to denerwowało nawet, że... No bo... Ale to nie było codziennie, to było co jakiś czas, za każdym razem, jak była intencja za tą osobę. To było może z 10 razy. No może było 10 razy. Nie zapisałam wszystkich dat, ale to było tak zaskakujące, że za każdym razem była to samo Słowo Boże. A my dalej się modliliśmy, zamawialiśmy mszę, dalej się modliliśmy o nawrócenie tej osoby. I wczoraj było też takie, że nie wiedziałeś, w jakiej intencji. Ja Bogu zadawałam wiele pytań i poprosiłam Ciebie, żebyś znowu otworzył wieczorem Pismo Święte. Tak. I jaki wczoraj fragment otworzyłeś za tą osobę? No nie wiedząc o tym, za kogo Ty się modlisz. No znowu, no bo nigdy tak, nie wiesz. Nigdy tak. Nie wiesz. Bóg dał, że otworzyłem Ewangelię Świętego Marka, rozdział 2, wers od 3 do 5. Przyszli do Niego niosący człowieka sparaliżowanego. Podtrzymywało go 4. Ponieważ z powodu tłumu nie mogli wnieść przed Niego, zdjęli dach tam, gdzie był, i zrobili otwór. I spuścili nosze, na których leżał sparaliżowany. Kiedy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. I dla mnie to wczorajsze otwarcie było takim dowodem, że nasza modlitwa o nawrócenie i modlitwa Słowem Bożym przez Słowo Boże jest takim noszeniem sparaliżowanego, który właściwie nie może chodzić, nie może mówić, nie może się odzywać. Właściwie jest takim właśnie człowiekiem, który sam nie przyjdzie do Boga. I Ty go zanosisz. I do tej pory, jak sobie myślę o tym, czy to jest możliwe, żeby w przeciągu takiego czasu, kiedy modlisz się ciągle za tę osobę, jesteś w stanie otworzyć Pismo Święte, które nie jest w żaden sposób zaznaczone, ciągle na tym samym fragmencie pomyśl. Czy jest to możliwe po ludzku? No niemożliwe. Niemożliwe. A Bóg tak przemawia przez otwarcie Słowa Bożego. I tak nie należy ustawać w modlitwie, aby zanieść tę osobę jak sparaliżowanego, aby On mógł, Bóg, uczynić cud. Wiesz co, jak ja lubię, jak Ty otwierasz Słowo Boże. I lubię, jak nie wiesz, kogo dotyczy, bo to najbardziej to jest największy znak. I nie masz pozaznaczanego wcale. Specjalnie nic nie zapisywałem, żeby nie było żadnych fałdek. To jest cudowne, modlić się wspólnie Słowem Bożym, otwierać je i nim tak żyć.
skoro święty Augustyn jeszcze kiedyś nie był święty, otworzył tylko jeden fragment słowa, nie w hulankach i swawolach, macie wieść życie i się nawrócił, to warto otwierać Słowo Boże. Zaskakuje Ciebie ta rzecz, co nas spotkała? Tak. Codziennie mnie zaskakuje. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Amen! Amen!